Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Ilfo, w przedmieścia Bukaresztu. Przepiękna, pochmurna pogoda, czego można chcieć więcej? Ważne, że jest pozytywne nastawienie do dzisiejszego dnia i chciałem w dniu dzisiejszym właśnie nagrać odcinek i opowiedzieć Wam, przeczytać artykuł, który znalazłem na mani.pl. Jest on zatytułowany Orban stawia sprawę jasno. Oto dlaczego Węgry nie odetną się od Putina. Myślę, że może być ciekawie. Zapraszam Was na dzisiejszy film. Jeszcze na początku taki rzut oka na pogodę, jakie mamy pochmurne niebo w dniu dzisiejszym. No ale jest jak jest, nie ma co narzekać. Ważne, słuchajcie, że nie pada. Moje plecy są dużo lepiej, w lepszym stanie. Mogę już zaczynać powoli chodzić, vlogować, tak? Już chyba nie będę musiał siedzieć na tym stoliczku, który się właśnie tam gdzieś znajduje. Tam gdzieś jest ten stoliczek. Nie wiem, tam gdzieś, nieważne gdzie. Ja sobie teraz będę tutaj spacerował pomalutku, no i czytał właśnie ten artykuł z mani.pl. I muszę Wam powiedzieć, że no będę musiał oczywiście używać tej tak zwanej nowomowy, nie wymawiać pewnych słów, słowa na W, bo jest ono wrażliwe na YouTubie. Dlatego będzie ono po prostu zastąpione słowem konflikt. Pisaliście mi, jak to jest, wszyscy używają. Używają, okej, ja rozumiem, ale później gdzieś ktoś może to ręcznie zweryfikować, dlaczego takie słowo było używane, bo jest to słowo wrażliwe, tematy wrażliwe i dlaczego w jakim kontekście takie słowo było używane w danym filmie. I później ktoś to, wiecie, może sprawdzać ręcznie i w zależności jaka osoba to będzie, może uznać taki film na przykład za szkodliwy. No ja nie chciałbym tego, uważam, że nie robię szkodliwych filmów, a że się wypowiadam i moje wypowiedzi nie są takie mainstreamowe, bym powiedział wręcz przeciwnie, no to już jest po prostu inna kwestia. Ale przejdźmy do tego artykułu, będziecie tutaj widzieć, gdzieś się będzie Wam on również wyświetlał, screeny. Będziemy utrzymywać nasze stosunki gospodarcze z Rosją i to samo radzimy całemu światu zachodniemu, bo bez stosunków nie będzie ani zawieszenia broni, ani negocjacji pokojowych, oświadczył w Budapeszcie premier Viktor Orban w swoim dorocznym przemówieniu. Jeszcze taka mała uwaga i sugestia dla tych, którzy mylą Budapeszt z Bukaresztem. To są dwa kompletnie inne miasta. Żebyście pamiętali, Budapeszt jest na Węgrzech, Bukareszt jest w Rumunii. Bo są tacy, uwierzcie mi, są tacy, którzy mylą. Nie wiem jak to jest możliwe. Jest wiele miast na by i jakoś innych nie mylą, ale Bukareszt z Budapesztem mylą, więc nie wiem. Byli tacy politycy polskojęzyczni, którzy zamiast właśnie do jednego z tych miast udali się do drugiego, bo im się pomyliło, żeby nie powiedzieć popierdoliło. Także czytamy dalej. Węgry nie zgodzą się na umieszczenie osobistości kościelnych na liście sankcyjnej, zapowiedział Orban, stwierdzając, że konflikt na Ukrainie, nie wiem czemu tu jest napisane w Ukrainie, na Ukrainie, nie jest naszym konfliktem. Orban mówi jasno, co sądzi o konflikcie na Ukrainie. Znowu tu autor tego artykułu napisał w Ukrainie. Mówi się na Ukrainie. Po co ta nowa mowa jakaś taka w Ukrainie? Nie mówi się w Ukrainie, tylko na Ukrainie. Jak mnie to denerwuje. Zresztą mani.pl jest oflagowane na żółto-niebiesko, także to wszystko mówi za siebie. Ale dobrze, napisali taki artykuł, to warto się do niego odnieść. Tak, czemu nie? Czemu nie? Dalej jest tak. Węgry uznają prawo Ukrainy do samoobrony, do walki z agresją zewnętrzną, ale nie byłoby słuszne przedkładanie interesów Ukrainy nad interesy Węgier, stwierdził premier Węgier. Rozumiecie to? Nie byłoby słuszne przedkładanie interesów Ukrainy nad interesy Węgier. A jak jest w przypadku Polski? Czyje interesy są ważniejsze? Co? Czyje interesy są bardziej poważnie traktowane? No bo chyba raczej nie polskie. Chyba raczej nie polskie. Morawiecki! Pytam się ciebie! Dudasz dej. Byłeś w Davosie, Śmiałeś się tam, chichotkałeś, opowiadałeś dyrdy małym. Czyje interesy są ważne? Jaki interes jest ważny? Polski interes narodowy? Czy jakiegoś innego obcego państwa? No, odpowie mi któraś menda na to pytanie. Według niego nie ma realnego zagrożenia rosyjskiego dla bezpieczeństwa Europy, ponieważ Rosja nie miałaby szans z NATO.
Członkostwo w NATO jest dla nas kluczowe. Jesteśmy położeni zbyt daleko na wschód, by z niego rezygnować, zaznaczył premier. Dodał, że historia nie dała nam takiego luksusu, aby Węgry mogły pójść za przykładem Austrii i Szwajcarii, czyli zostać krajem neutralnym. No, byłoby coś, jakby Polska mogła być krajem neutralnym, a nie jest. Polska jest po prostu krajem, że tak powiem, wasalicznym, tak? Bo jesteśmy wasalem czy to Stanów Zjednoczonych, czy teraz Ukrainy, ja już nie wiem kogo, Izraela chyba też. Tak, tak, trzeba to powiedzieć jasno. Premier skrytykował jednocześnie zaangażowanie Zachodu w pomoc militarną dla Ukrainy. Cały świat zachodni, prócz Węgier, stoi po stronie konfliktu, zaznaczył polityk. I chwila przerywnika, nagram trochę, jak idę tą ulicą. Wiecie co, zaczyna padać deszcz. Pogoda jest naprawdę kiepska. Kiepska, co mogę powiedzieć, tam gdzieś z tyłu, o, zamiatają, sprzątają, proszę bardzo. Ja sobie nie wyobrażam, jakby to miasto wyglądało, jakby niby nie sprzątali. Także ja nie wiem, ale dobrze, idę dalej i kontynuuję. Jeśli dostarczacie broń, jeśli dostarczacie informacje satelitarne potrzebne do działań militarnych, jeśli szkolicie żołnierzy jednej z walczących stron, jeśli finansujecie cały aparat państwowy i nakładacie sankcje na drugą stronę, to niezależnie od tego, co mówicie, jesteście w stanie konfliktu pośredniego, powiedział Orban. Uważam, że świetnie powiedział, tylko czemu nikt po prostu nie myśli tego? Czemu nikt nie myśli? Ja nie jestem fanem Orbana, ale w tym przypadku i w kilku innych przypadkach pokazał, że Węgry dla niego się liczą, liczy się węgierski interes narodowy. Tak, dokładnie. Nie to, co nasi polskojęzyczni politycy, dla których po prostu się to nie liczy. Nie liczy się. Zaznaczył jednocześnie, że mimo wszystkich różnic w poglądach rozumie naszych polskich i bałtyckich przyjaciół, przede wszystkim ze względu na historię, ale inni... Tutaj jest znak zapytania, pytał polityk. Premier raz jeszcze podkreślił, że Węgry będą stać po stronie pokoju, a konflikt na Ukrainie, o tu napisali na Ukrainie, chyba się pomylili, może zakończyć się tylko dzięki negocjacjom amerykańsko-rosyjskim. Proszę, jak oni wiedzą po prostu, że Ameryka musi negocjować, oni to wiedzą. To, czyli to jest konflikt? To jest konflikt amerykańsko-rosyjski czy ukraińsko-rosyjski? Halo, halo, czyli to jest konflikt? Oj, będzie film, planuję film na rocznicę wybuchu właśnie tego wydarzenia 24 lutego i będę się odnosił i podsumowywał w ogóle całe wszystko, co miało miejsce przez ten rok, ale ten film będzie 24 lutego. Ponadto stwierdził, że sankcje Unii Europejskiej były przyczyną wyższych rachunków za energię, jakie musiało zapłacić społeczeństwo węgierskie. Brawo, panie Orban. Migracja, konflikt, inflacja, najważniejsze zagrożenia według Orbana. Jak zaznaczył polityk, należy spodziewać się coraz ostrzejszego i brutalnego tonu wobec Węgier w związku z konfliktem na Ukrainie. Tu już nie pomylili, tu już napisali w Ukrainie, ale mam się na Ukrainie. Według niego amerykański ambasador w Budapeszcie ma wywierać presję na węgierski rząd, a ten przystąpił do obozu W. Tu wam napiszę. Rok 2022 był najtrudniejszym, a 2023 będzie najniebezpieczniejszym, tak, dokładnie, najniebezpieczniejszym od upadku komunizmu, ocenił szef węgierskiego rządu. Największymi zagrożeniami mają być według niego migracja, konflikt i inflacja. Pomimo wysokiej inflacji w 2022 roku węgierska gospodarka pobiła 3 rekordy. Nigdy wcześniej nie pracowało na Węgrzech tak wielu ludzi, nigdy wcześniej eksport nie bił rekordów i nigdy wcześniej na Węgrzech nie było tak wiele inwestycji, powiedział premier. Rząd sprowadzi na koniec roku inflację do poziomu jednocyfrowego, obiecał Orban. I to jest cały ten artykuł. Dobrze, że go przeczytałem, że nie ma więcej. Nie lubię, jak są takie długie i trzeba czytać nie wiadomo ile. Co, czyli on chce sprowadzić też inflację do tego poziomu jednocyfrowego? Jak jest z inflacją w Polsce? Czy ktoś złożył jakąś deklarację?
Minister finansów. O, bardzo ciekawe, kto jest ministrem finansów? Wiecie co, zaczekajcie, ja to sprawdzę, żeby to wybrzmiało, bo my tego nie wiemy. Na co dzień nie wiemy, kto jest ministrem finansów w Polsce. I proszę, sprawdziłem. Magdalena Rzeczkowska, minister finansów. Tutaj wam się jej mordka gdzieś wyświetli. Jeszcze raz to powiedzmy, żeby wybrzmiało. Magdalena Rzeczkowska jest ministrem finansów. I jak dużo mamy tutaj tych aparatczyków? O, tutaj nie wiem, czy jest ich tak dużo. No chyba standardowo tam 6 musi być minimum. Bo jeszcze jest Sebastian Skuza, sekretarz stanu generalny, inspektor informacji finansowej. Może ty, Seba, ty powinieneś powiedzieć może, jak nie Madzia, to może Seba powinien powiedzieć coś o inflacji, kiedy ona się skończy. Czemu polskojęzyczni dziennikarze nie zadają pytania, kiedy będzie deflacja, czyli odwrotność inflacji? A dlaczego nie? Dlaczego miałoby nie być? Skuza znaczy, przepraszam po rumuńsku. Seba. Opowiesz czy nie? Jeszcze wam przedstawię kilku tutaj. Artur Soboń, sekretarz stanu. Oni uwielbiają mieć tych sekretarzów stanu, cokolwiek to znaczy, cokolwiek oni robią. Oni są sekretarzami stanu. Piotr Patkowski, podsekretarz stanu. No tak, to jest oczywiste, jak jest i sekretarz, to musi być podsekretarz. On jest również głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Piotrek. Jaka miła twarz, jaki wzbudza zaufanie. Może ty odpowiesz na to pytanie. Co? Kiedy będzie deflacja? Kiedy będzie koniec inflacji? Kiedy będzie jednocyfrowa może? Chociaż tyle. Bartosz Zbaraszczuk. Zbaraszczuk. Ty zboczuszku chciałbyś powiedzieć. Sekretarz stanu, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Proszę bardzo. Następna. Pani Anna Chałupa. Podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ale się natworzyło stanowisk. Mariusz Gojny, podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. I jeszcze jest Katarzyna Szweda, dyrektor generalny. To po co jest dyrektor generalny? Na kim? Pani Katarzyna Szweda dyrektoruje, rządzi, skoro jest pani Magdalena Rzeczkowska, minister finansów. Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tych struktur ministerialnych. Może wy je rozumiecie? Napiszcie jakiś komentarz, jak rozumiecie i jak wiecie, po co oni wszyscy są. Może ten... Ja wiem, że mógłbym zrobić osobny film i tutaj pośmieszkować sobie więcej na temat Ministerstwa Finansów. Kto wie, może taki zrobię. Może zrobię, jak był już o kulfonach z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to może będzie o Ministerstwie Finansów. Może warto zrobić taki film. To jest ministerstwo, które jest odpowiedzialne za nas, za nasze ciężko zarobione pieniądze polskiego podatnika, które są marnotrawione. Więc można by tutaj trochę podywagować, porozważać, poplotkować, jakkolwiek, tak? I zastanowić się, ale to w innym filmie, nie będę tego już przedłużał w tym momencie. Odwrócę jeszcze chwilkę kamerę, no i będzie trzeba podsumować ten odcinek. Doszedłem do tej głównej ulicy, przy której mieszkam, no i przejdę się jeszcze tam na to pole. Tam lubię zaczynać, kończyć moje filmy, dlatego tam już podsumuję wszystko, co chciałem powiedzieć w dzisiejszym filmie. No i co, wy sądzicie o tym artykule? Ktokolwiek to pisał, nieważne, mani.pl, link do niego dołączę pod filmem. Myślę, że on nie będzie szkodliwy, ale co mogę powiedzieć? Widzieliście przemówienie, znaczy widzieliście, no nie widzieliście go, ale to, co zostało napisane, to przemówienie Orbana. Czy ono nie jest wymowne? Czy on nie przedkłada właśnie interesu Węgier po prostu na pierwsze miejsce? Raczej tak, na pierwsze miejsce. Nie może być tak, że jakiś interes innego danego państwa będzie ważniejszy niż interes węgierski. I Orban to powiedział. Orban tak właśnie powiedział. Powiedział, że należy też utrzymywać stosunki gospodarcze z Rosją. Należy. To jest to, o czym ja mówiłem też wielokrotnie, czy to w moich filmach, czy na live'ach. A tak się nie robi. Nie robi się, ale inne kraje mogą utrzymywać. Tak, utrzymują i uważam, że dobrze robią. Oczywiście, że dobrze robią, żeby utrzymywać stosunki gospodarcze z Rosją. A jak jest z nami Polakami, z Polską? Co? Odcięliśmy się od gazu z Rosji
i kupujemy go z Niemiec, a Niemcy go kupują z Rosji. Jaka jest parodia, jaka hipokryzja, bym powiedział. Jaka hipokryzja. No i co? Nasi polskojęzyczni politycy pięknie jeżdżą do Kijowa, meldują się tam raz na czas. No i nie wiem, co oni uzgadniają. Co uzgadniają z Żeleńskim? No, ciekawy jestem. Jak widać, jesteśmy po prostu zależni od Ukrainy. Ukraina jest zależna od nas, ponieważ jest wysyłany sprzęt wojskowy, jest po prostu Ukraina militaryzowana przez Polskę. Dlatego no tak to działa. Tak to działa. Wszystko działa przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. Wszystko jest właśnie wbrew. Wbrew Polsce i wbrew Polakom. I jeszcze sobie pozwolę przeczytać ten taki fragment. Znaczy jedno zdanie. Nie byłoby słuszne przedkładanie interesów Ukrainy nad interesy Węgier. To jest to, co powiedział Orban. A ja się pytam, Morawiecki. Morawiecki, Duda. Duda, jak jest polskim interesem narodowym? Czy interes jest ważniejszy? Polski i Polaków, czy Ukrainy? No uważam, że to pytanie jest chyba retoryczne. Oni nie odpowiedzą. Oni mają po prostu na to wywalone. I jeszcze jest jedno takie zdanie, które tam wybrzmiało, bardzo wymowne, gdzie powiedział Orban, że nie ma realnego zagrożenia rosyjskiego dla bezpieczeństwa Europy, ponieważ Rosja nie miałaby szans z NATO. No i co? Co? To też nie jest zdanie kluczowe? Też jest zdanie kluczowe. A wszyscy tylko mówią, że Rosja, jak się rozpędzi, to weźmie Polska, będzie następna, a później Litwa i tak dalej, i tak dalej. Kto wam takie rzeczy naopowiadał? Kto wam takich głupot i dyrdymałów po prostu jak jakieś bajki na dobranoc o smerfach i gargamelach naopowiadał? Kto? Kto? To są baśnie z tak zwanego mchu i paproci, tak? Baśnie z mchu i paproci. Rosja nie ma takich celów. Nie ma, zawsze to mówiłem i podkreślałem, ale no wiecie, jest taki moment i może nastać taki moment, że no po prostu Rosja nie będzie miała już odwrotu albo dojdzie do jakiejś takiej prowokacji, no że faktycznie może się coś takiego stać. No może się to stać, ale to na pewno nie wyjdzie ze strony Rosji jako pierwsze. Na pewno nie uważam. Jeżeli miałoby wyjść, no to nasi polskojęzyczni politycy czy Amerykanie, którzy stacjonują na przykład w Polsce, oni musieliby dokonać takiej prowokacji, która by zmusiła na przykład Rosję do odpowiedzi i tym samym spowodować konflikt. Konflikt. Także tak to jest, słuchajcie, tak to wygląda. Myślę, że wystarczy nagrywania. Jeśli chodzi o ten odcinek, zostawcie jakiś komentarz, napiszcie, co wy myślicie o tym, co powiedział Orban. Może nie jest to też jakiś polityk z mojej bajki, ale, no bo wiecie, też kontynuował całą tą tego świrusa tak przez 2 lata i też różne rzeczy tam się działy, chociaż nie wiem, no myślę, dobra, zostawmy już tą kwestię, ale nie jest idealny, ale w każdym bądź razie to, co powiedział na tym przemówieniu, to co przeczytałem, no to gdzieś tam świadczy o tym, że jakoś z tymi Węgrami się bardziej liczy na pewno niż nasi polskojęzyczni politycy. Dlatego to jest wszystko, co chciałem chyba powiedzieć w tym odcinku. Cieszę się, że mogę sobie już tak lepiej chodzić, vlogować. Jeszcze nie podążam i nie robię wielu kilometrów, ale już jest lepiej z moimi plecami, dlatego no nie muszę siedzieć po prostu na stoliku, tylko mogę się troszkę przemieszczać. Tyle. Pamiętajcie, komentarz, łapki w górę, no i subskrypcja tego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach. No i zobaczcie jeszcze na sam koniec ten stolik, tak, słynny stolik tutaj znajduje się na środku tego pola, którym sobie zawsze spaceruję. No i co, trochę już taki jest rozwalony, ktoś mu blat zdjął, komuś przeszkadzało. Ja nie wiem, czemu takie rzeczy się dzieją. No proszę, ale tutaj, bo tu nie ma koszy na śmieci, proszę tutaj ktoś, o, już zostawił korek, tak, no takie rzeczy się dzieją, no. O, ale zobaczcie, jaka jest kreatywność rumuńskiego narodu. Kreatywność rumuńskiego narodu. Tutaj sobie przychodzą, nie wiem, czy to będzie widać, kurczę, czy to będzie widać. Ale tam są butelki w środku po piwie, takie plastikowe. Nie wiem, chyba nie będzie widać, ale musicie mi uwierzyć, są
plastikowe butelki po piwie. Kreatywność nie zna granic. No po prostu to jest stolikokosz. Takie cuda tylko w Rumunii. Nic, żegnam się z Wami. Do zobaczenia następnym razem.